A z nami nowy szkoleniowiec JKS-u Jarosław. Niespodzianka, Bogdan Zając obejmuje drużynę czwartoligową. Trenerze, czym przekonały władze klubu pana do tego, aby zejść na tak niski poziom rozgrywkowy? Wiem, że jest pan wychowankiem tego klubu i to na pewno było jednym z kryteriów. Natomiast jaka jest wizja tego klubu i że pan się na to zdecydował? Powiem tak, nieskromnie powiem, że jestem winny może coś temu klubowi i takie moje marzenia zawsze były, żeby kiedyś wrócić do Jarosławia. Teraz one jakby przyspieszyły tok, bo wiadomo, no tutaj wsparcie samorządu jest naprawdę bardzo duże i jak to się mówi, pospolite ruszenie, ludzie, otoczenie, takie właśnie i szkoła, tutaj mistrzostwa sportowego, starosta, burmistrz, więc tutaj widzimy, że ludzie chcą czegoś tutaj, chcą przede wszystkim coś zbudować. Ja też tak do tego podchodzę, że to jest taki projekt, gdzie chcemy coś na fundamencie tego, co budujemy już od kilku dobrych lat, wspólnie ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i z JKS-em Jarosław. Udało się już coś fajnego zbudować, bo mało się o tym mówi, a między innymi właśnie taki sukces jak Mistrzostwo Polski U19 futsalowców, to są chłopcy, wychowankowie tej szkoły, tego klubu i to jest na skalę Polski, to jest ogromny sukces, prawda, i my to doceniamy i widać, że tą pracę tych trenerów, którzy tutaj od wielu lat naprawdę fajnie pracują i fajnie się rozwijają i teraz jest jakby kolejny etap, prawda, ja tutaj przychodzę po to, żeby coś tworzyć, żeby na bazie swoich doświadczeń, tego co przeżyłem w swoim życiu jako piłkarz, jako trener, coś fajnego zbudować, stworzyć atmosferę taką, że Jarosław będzie kojarzony z tym, że w Jarosławiu coś się dzieje, że buduje się piłkę, że wrócą te czasy, że będzie szczebel centralny, bo ja się tutaj wychowywałem, też walczyłem o awans do trzeciej ligi, grałem w tej trzeciej lidze przez kilka lat, to były piękne lata i zawsze sobie tak mówiłem, że kiedyś chcę wrócić do Jarosławia, żeby zbudować coś więcej. Nie? I dzisiaj jest taki dzień, w którym podjęliśmy tą decyzję, że idziemy, robimy to. I tak jak tutaj rozmawialiśmy o tej długości kontraktu i tak dalej, to dla nas długość kontraktu nie ma znaczenia. My od wielu lat współpracujemy i wiemy, że to są trudne chwile tak samo, bo w sporcie nie jest tak wszystko pięknie i kolorowo. My sobie zakładamy cele, wiemy, że będzie wiele trudnych spotkań, wiele trudnych wyzwań. I my na takie musimy być przygotowani, musimy być wtedy właśnie wspólnie ten sam kierunek, bo często właśnie w trudnych momentach poznaje się ludzi, jak chcą pracować i współpracować, więc my tutaj tworzymy taki team, żeby ten wspólny cel osiągnąć, to musimy zrobić naprawdę bardzo dużo, jak i na boisku, tak i poza boiskiem, więc dlatego my już od kilku tygodni, można powiedzieć, nieoficjalnie pracujemy, bo do tego czasu za chwilkę okaże się, że do ligi jest coraz bliżej. A zaczynając te pierwsze treningi 10 lipca, chcemy być już gotowi. Chcemy być gotowi po to, żeby ta kadra była już naprawdę taka bardzo bliska temu, co rozpoczniemy rozgrywki ligowe, więc dużo pracy i wyzwań przed nami. Wiemy, że za zespołem bardzo ciężki sezon. W zasadzie do ostatnich kolejek walczyli o utrzymanie w czwartej lidze. I mam pytanie, czy już wtedy była rozważana pana kandydatura i czy nie zdecydował się pan na przejęcie wtedy tego zespołu, czy po prostu nie było nawet rozmowy na to, żeby po prostu klub mógł się utrzymać, aby mógł dzisiaj budować to, co ma być budowane? Znaczy nie, pomysłu takiego nie było, bo powiem tak naprawdę oficjalnie, ja rozstałem się 30 czerwca z Wisłą Kraków. Ja byłem cały czas jakby trenerem na etacie w Wiśle Kraków, więc nie brałem w ogóle tego pod uwagę, ale tutaj przyjeżdżałem, często wspierałem, oglądałem te mecze, widziałem i wiem, gdzie tam tkwiły te problemy, dlatego jestem zorientowany na bieżąco, jak to wyglądało i też wspólne analizy i wnioski, jakie wyciągnęliśmy, że ten zespół potrzebuje po prostu dużych wzmocnień po to, żeby ta młodzież, która tutaj jest, naprawdę bardzo dużo młodzieży, ale widzieliśmy, że w trudnych momentach ona sobie nie radziła z tą walką o utrzymanie, bo jak się okazało, w trakcie sezonu było zagrożenie, że nawet może polecieć 8 zespołów, jak na taką ligę, to jest, można powiedzieć, pół ligi mogło być do spadku, dlatego te ostatnie mecze były naprawdę bardzo trudne dla zespołu i chwała chłopakom za to, że potrafili w tak trudnym momencie podnieść się z kolan, bo był trudny moment i pokazali, że jest charakter i więc na tym charakterze, na tym będziemy na pewno budować, a na pewno też sporo wzmocnień tutaj potrzeba. Można było pana zauważyć pod koniec rundy na wielu stadionach trzeciej ligi. Też były spekulacje łączące pana m.in. z Awią Świdnik. Ja zapytam wprost, czy były jakieś oferty z innych klubów w tym okresie? Były gdzieś tam moje kandydatury przedstawiane w jakichś innych klubach i oficjalne bądź mniej oficjalne, ale mówię, no liczy się to, co jest i ja tak do tego podchodzę, że widocznie tutaj był bardzo dobry konkret. Umówiliśmy się z prezesami, że chcemy coś wspólnie fajnego zbudować i ja to traktuję jako kontynuację mojej pasji, wyzwania.
a nie traktuję tego jako pracy, bo praca to jest źle, to się nazywa, prawda? Więc ja tutaj zupełnie inaczej do tego podchodzę. To jest moje środowisko, tutaj się wychowywałem, mam wielu przyjaciół z tymi, co jeszcze w naszych czasach graliśmy w piłkę, więc wracam do swoich korzeni i chcemy coś fajnego tutaj zbudować. Można powiedzieć, za panem fantastyczna kariera piłkarska, również fantastyczna trenera jako asystent Adama Nawałki w wielu klubach, natomiast chyba takim troszkę kamieniem w bucie jest ta kariera samodzielnego trenera, bo zarówno przygoda w Jagiellonii Białystok, jak i KKS-ie Kalisz, no, chyba nie należała do najlepszych. I mam pytanie, czy wyciągnął pan jakieś wnioski z tego i jakie to są wnioski, jeśli można wiedzieć, i jaki ma pan plan na dalszym swoją jakby karierę? Znaczy, ja powiem tak, mówi się o niepowodzeniach w Jagiellonii Białystok, ja to zupełnie do tego inaczej podchodzę, bo to stoi Jagiellonią Białystok, ja tam właśnie wprowadzałem tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj odeszli za wielkie pieniądze, bo jak i Matysik, tak samo Wdowik, to byli zawodnicy, którzy dopiero gdzieś zaczynali tą piłkę kopać w tej seniorskiej piłce, było wielu chłopaków, którzy też odbudowali się, bo taki nawet przykład Imaza, który miał odejść z klubu, nie było perspektyw przed nim, ja jednak przekonałem go do pozostania w klubie i zrobiliśmy z niego prawdziwą, najlepszą dziesiątkę w Ekstraklasie. A wracając do Jagiellonii, no to właśnie z tą Jagiellonią Białystok pokonywaliśmy mistrza Polski na jego boisku, pokonywaliśmy Lecha Poznań, który wtedy wygrywał i świetnie reprezentował Polskę w europejskich pucharach. Pokonywaliśmy Piasta Gliwice, który zdobył brązowy medal, czyli pokazywało to, że ta praca była na bardzo dobrym poziomie. To, że później pojawiły się niepowodzenia, było spowodowane COVID-em i wiemy, że na jesień mieliśmy duży problem z COVID-em, jak i niektóre kluby też z tym się nie mogły uporać, a wiosna to było naprawdę taki kataklizm, bo można powiedzieć, że cała ofensywa nam się rozsypała razem ze sztabem szkoleniowym, więc ja 3 mecze to prowadziłem przez telefon, więc to były ogromne problemy. Niestety wtedy nie dostałem wsparcia i tutaj mam o to, można powiedzieć, może nie żal, ale to właśnie pokazuje, że w trudnych momentach trener musi mieć wsparcie od zarządzających w klubie i rozumieć pewne kwestie. Tego wsparcia nie otrzymałem i trudno, no taka była wola klubu, żeby się pożegnać ze mną i tyle. No jeżeli chodzi o Kalisz, to też wiele dobrych meczów żeśmy mieli i tam były ambicje, aby powalczyć o coś więcej. Niestety się nie udało. Później pewne niedomówienia, nie będę się o tym wypowiadał, doprowadziły do tego, żeśmy się rozstali i tyle. I to jest fajne doświadczenie, bo to nie ma trenerów na świecie, którzy wszystko wygrywają, nie? Bo to tylko jest jeden trener praktycznie w każdej lidze, który wygrywa i zdobywa, osiąga jakiś w danym sezonie sukces, prawda? Dlatego rolą trenera jest to, żeby budować zespół, żeby pracować z tym zespołem na co dzień, żeby zawodnicy się rozwijali. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia i dzisiaj z wieloma chłopakami, jak rozmawiam, z którymi pracowałem w tych klubach, bardzo pozytywnie odnoszą się do naszej współpracy i podkreślają, że dziękują, że zrobili kolejny krok w swojej przygodzie w piłce i fajnie się rozwijają w dalszym ciągu. Też, czy dla pana nie będzie zderzeniem dzisiaj w czwartej lidze? Wiemy, jaki ma pan po prostu charakter pracy. Pan jest bardzo dokładny, bardzo dużo czasu spędza pan na analizach, na tym wszystkim. Natomiast wiemy, jak w czwartej lidze często zawodnicy łączą grę w piłkę z innymi zajęciami, są często jakimiś trenerami. Czy gdzieś tam to nie będzie przeszkadzało panu? I czy ograniczy pan w tym wypadku na rzecz JKS-u te wszystkie rzeczy, które pan do tej pory robił? Nie wiem, co się mówi, bo tak naprawdę w tym środowisku ciężko powiedzieć, bo to tak do mnie nie dociera, ale no jak słyszę te historie niektóre o jakichś 3-godzinnych odprawach, to nigdy w życiu takiej odprawy nie miałem jako zawodnik ani trener. Nie wiem, co pan chce przez to powiedzieć. Ja jak robię analizę i pewne wnioski wyciągam, to po to, żeby później pracować i robić progres w zespole, prawda? A jeżeli zespół potrzebuje odprawy, żeby zrobić pomeczową czy przedmeczową, no to taką odprawę robi. Zdaję sobie sprawę, że to jest czwarta liga. Ja też pracowałem przez pewien okres, współpracowałem w Białce Tatrzańskiej, więc mam doświadczenie, jak to wygląda na niższych poziomach i też wiem, jak tutaj to wygląda, więc zdaję sobie sprawę, że to jest zupełnie inny wymiar i na inne rzeczy trzeba, jak to mówi się kolokwialnie, przyłożyć ciężar gry, ale nie ma co ukrywać, że jak chcemy się rozwijać, chcemy iść do przodu, no to wszystko jest potrzebne w odpowiednich proporcjach i też będziemy to stosować, a wiemy, że trzeba się dostosować do warunków, jakie są. No bo jakby pan nie wie, co się mówi, to panu powiem, co się mówi, a może to wtedy zdementujemy dzisiaj, bo mówi się, że jest pan wielkim pracoholikiem, spędza pan bardzo dużo godzin w klubie, czy też na analizach, na rozmowach z zawodnikami. No i właśnie to jest moje pytanie, czy gdzieś tam analizuje pan, czy ci zawodnicy po prostu za tym idą?
Powiem tak, jeżeli się mówi o jakichś zagranicznych trenerach, że są pracoholikami, to się ich za to chwali, prawda? No nie wiem, dlaczego u mnie akurat nie mówi się coś, że to jest coś negatywnego. Piłka nożna to jest moja pasja, ja lubię poświęcać dużo czasu na to. To jest moje hobby i od małego tak do tego podchodzę, więc jak potrzebuję posiedzieć kilka godzin, to siedzę kilka godzin. Jak nie potrzebuję w ogóle posiedzieć, no to nie siedzę. I ja sobie dobieram ten okres pracy do tego, jak chcę pracować. I ja pracowałem z trenerem na Wałku, gdzie wiele, wiele z tego wyniosłem. I wiem, że nieraz te detale zdecydowały o tym, bo sami widzimy, dzisiaj byśmy chcieli, żeby nasza reprezentacja grała na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, żeby nawiązała do tych tradycji z Euro 2016, a wtedy naprawdę spędzało się bardzo dużo czasu na tym, żeby te detale wyciągnąć i te szczegóły decydowało o tym, że znaleźliśmy się tam, gdzie znaleźliśmy się. I na pewno ta praca wielogodzinna też dała takiego efekty, żebyśmy byli na 5. miejscu w rankingu światowym. Życzę polskiej piłce, żeby w następnych 100 latach kiedyś się na tej pozycji znalazła i wiem, że to nie będzie łatwe, prawda? Więc dlatego nieraz takie u nas, tak kolokwialnie mówiąc, takie nakręcanie takiej spirali, że to jest pracoholik, że poświęca tyle czasu, w negatywnym słowo znaczeniu nie mogę tego w ogóle zrozumieć, więc ja to uważam akurat nie jako swój atut, że lubię popracować, lubię skupić się na pewnych rzeczach, wyciągać wnioski i rozmawiać. I ja to traktuję jako pasję, nie jako pracę. No to też chciałem może właśnie z czasów na Wałki, bo to chyba się za wami tak najbardziej ciągnie, że gdzieś tam robiliście te odprawy bardzo długo i pytanie właśnie jest tam, bo też mówi o tym, że zawodnicy musieli zostawać w klubie 2 godziny, czy to w Górniku Zabrze, czy Lechu Poznań, a nie specjalnie mieli co robić. Jak to wyglądało właśnie? Czy było coś takiego, że piłkarze zostawali w klubie, bo musieli? Totalne głupoty. Ktoś to nakręca i próbuje szukać jakichś różnych sensacji. To jest we wszystkich klubach ekstraklasy na szczeblu pierwszej, drugiej ligi, że normalna rzecz, że po treningu zawodnicy zostają, mają odnowę biologiczną i na całym świecie tak jest, że zawodnik przychodzi i do klubu dużo wcześniej przed zajęciami, zostaje dużo dłużej jeszcze po zajęciach, pracuje nad sobą i sfery mentalne, rozmowy z zawodnikami, różne analizy. I to jest coś normalnego. Ja nie mogę tego do dzisiaj zrozumieć, że my rozmawiamy o trenerze na Wałce i mówi się to w negatywnym słowa znaczeniu, że zawodnik spędzał dużo czasu w klubie. To jest normalna rzecz na całym świecie. I jak ktoś chce to nakręcić jako negatyw, to nie rozumie dlaczego. To jeszcze na koniec już może powiedzmy o paru mitach, bo też mówiło się o panu, że gdzieś pan mierzył centymetrem szatnię w Gliwicach. Na pewno do pana to dotarło. No i też chodzi o tą murawę gdzieś tam w Lechu Poznań, że w niedzielę straż pożarna wam kosiła trawę, bo było o kilka centymetrów za duża. Jak to wyglądało tam wtedy? Pierwszy raz słyszę o jakiejś murawie w Poznaniu, że kosiła straż pożarną. W Grodzisku chyba, to chodziło o w Grodzisku, gdzieś tam na bocznych obiektach chyba. Lecha, nie pamiętam gdzieś. To chyba chodziło bardziej o zraszanie murawy, no dlatego tak tutaj jak mówimy o zraszaniu murawy, to powiem panu tak, wiele osób uważa, że zraszanie murawy to jest coś złego, to jest więc wymóg. To jest wymóg po pierwsze po to, żeby były warunki do pracy, a po drugie, żeby minimalizować ryzyko kontuzji, bo wiemy, że jak jest tępa trawa na boiskach, to bardzo podatne są wtedy nasze stawy piłkarzy na różne bardzo ciężkie urazy, dlatego zawsze dbaliśmy o to, żeby stworzyć optymalne warunki do pracy dla zawodników i dlatego to jest ukłon w stronę zawodników i to zraszanie boiska zawsze traktowałem bardzo, bardzo poważnie. Dlatego tak samo od razu chcę tutaj zdementować ten mit, który powstał w Jagiellonii Białystok, że tam chodziło o balon, że pod balonem kazałem wywrotki śniegu przywozić i tak dalej. Nie wiem, kto to wymyślił. Owszem, tak, kazałem przed meczem z Legią Warszawa wysypać kilka łopat śniegu po to, żeby zawodnicy poczuli, jak ta piłka chodzi w takich warunkach meczowych, bo tam było bardzo tępe boisko. Też mieliśmy w tygodniu przed Legią wtedy 2 poważne kontuzje i wyeliminowały naszych zawodników z gry. I sami zawodnicy przychodzili i prosili o to, żeby po prostu popracować w warunkach, bo niestety władze klubu nie pozwoliły nam pracować na boisku, które było podgrzewane, bo szkoda było murawy wtedy. No może na koniec wróćmy do JKS-u Jarosław, bo jesteśmy dzisiaj w Jarosławiu. Dużo nazwisk gdzieś tam na giełdzie z wami złączone. Może zapytam wprost. Wojtek Grejman, Stanisław Mykycej, Sebastian Kocuj, Paweł Oziębło, też przegrana podobno rywalizacja o Michała Żebrakowskiego czy Oskara Majdę. Jak pan się do tego odniesie? Powiem tak, nie będę mówił nazwiskami. Każdy ma prawo wyboru i każdy decyduje, gdzie chce grać. My złożyliśmy swoje propozycje kilku zawodnikom.
jedni z nich przystali na te propozycje, inni wybrali inne kluby i to jest normalna rzecz w przygodzie z piłką każdego zawodnika, że podejmuje decyzję. My budujemy zespół, staramy się dobierać na te pozycje, które potrzebujemy, dobieramy zawodników z charakterem, o takich predyspozycjach, które nam pomogą podnieść poziom tego zespołu i tutaj nastawiamy się na to, żeby ten zespół zrobił progres i wierzę w to, że tych zawodników, którzy ściągniemy tutaj do zespołu, pomogą zrobić progres zespołowi, który będzie, wierzę w to i jestem przekonany, że będzie włączyć się na pewno w bezpośrednią walkę o awans do trzeciej ligi. Wiem, że to jest bardzo taki moment, można powiedzieć, przejściowy, bo zespół walczy o utrzymanie w czwartej lidze. Teraz chcemy walczyć o awans do trzeciej ligi, więc na pewno ogromne wyzwanie przed nami, ale tutaj cały czas patrzymy optymistycznie do przodu, bo wiemy, że ci zawodnicy, którzy przyjdą, na pewno wniosą nowy powiew świeżości do szatni, przede wszystkim dużej jakości i na to bardzo liczę, że w połączeniu z naszą młodzieżą, która będzie miała się od kogo uczyć, plus ci zawodnicy nasi już, można powiedzieć, z doświadczeniem w trzeciej ligach, którzy wracają do zespołu, też na pewno wniosą sporo do tego i stworzymy zespół, który będzie walczył, bo to o to chodzi, żeby mieć zespół, który wyjdzie na boisko, będzie miał energię, będzie zadawalał kibiców, będzie cieszył tych kibiców, bo też nie ukrywam, że tutaj chcemy ściągnąć kibiców jarosławskich na trybuny, bo Jarosław zasługuje na to, żeby był tutaj poziom centralny, a z poprzednich lat wiemy, że wielu lat jeszcze za moich czasów, że tutaj ten Jarosław tętni piłką nożną i na ten stadion przychodziły tłumy, nieraz brakowało miejsc na tych naszych meczach, gdzie ja jeszcze pamiętam, jak grałem w tym klubie, więc chcemy doprowadzić do tego, żeby znowu kibic wrócił na stadion jarosławski i cieszył się oglądaniem meczów na dobrym poziomie i przede wszystkim chcemy wygrywać. No dziękuję, także tym miłym akcentem możemy zakończyć. Życzę powodzenia i pewnie jeszcze nie raz będziemy tutaj gdzieś rozmawiać. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.